Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy tajny system łączności Rokada. A teraz, Konrad, przepraszam cię w jedną stronę, bo te kominy na dachu nie są przypadkowe. To wszystko kryje się pod nami. Zaczynamy. Tak jak Błażej mówił, strasznie pachnie tutaj, śmierdzi wilgocią. Ale zobacz, to wygląda normalnie jak klatka schodowa w szkole, co nie? No, zgadza się. Cała tajemnica skrywa się tam, ale Łukasz, dzielimy się chyba, co? No tak, bo... Obskoczysz tutaj te tereny, tu jeszcze widziałem jakieś dokumenty leżały. Zaraz masz miejsce. A potem się spotkamy na dole, co nie? Dobra, tutaj góra i dogonię was. Dobra, to działamy. Na pewno zauważyliście pewną zmianę, a mianowicie to, że jesteśmy ubrani w kompletnie inne ciuchy. Słuchajcie, zgłosiła się do nas firma Revolution Race i mówią tak. Mamy super ciuchy outdoorowe, czy chcielibyście je przetestować? No to testujmy, dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy mieli też test. Hardkorowy, mam nadzieję, bo połowa Rokady, jak widzicie, dolne piętra są pozalewane. Marki Revolution Race. A co jeszcze najlepsze, będziemy dla was mieli zniżkę na Black Friday, ale o tym dalej. Chodźcie do środka. 15-17, tutaj chyba jakiś weekend był po drodze. Albo ktoś... A nie, tu jest 15-16 sierpnia. 17-18. Czyli po prostu tu podczas dyżuru musieli schodzić. Zaczynali dyżur o 21.30, a następny wchodził o 7.15. Co tutaj mamy? Podczas obchodu terenu o godzinie 22.30 i następnej godzinie 24.00, 2.30, 5.30 wszystko było dobrze. Żadnych wydarzeń na terenie działu nie było. To wszystko się powtarza. Jestem ciekaw, czy uda mi się znaleźć takie, w których się jednak coś działo. Błażeju, jak tam? Stabilnie. No jak na razie nie jest najgorzej, co? No, wszystko przed nami. To jeszcze nie jest aż tak głęboko, ale dobra. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, potworne drzwi. Fest. No wszystko jest mniej więcej zalane. Ale jeszcze nie ma wody w budę. Już możliwe, że zaraz będę miał. To już się zaczyna robić troszeczkę głębiej. Ale spoko, mamy wodoodporne ciuchy. O, tu już się zaczyna robić tak troszeczkę głębiej. Dobra, tu sobie wskoczę. Co było tutaj? Toalety? Tak, toalety. A, bez kitu. Zobaczcie. Standardowo na każdym urbexie musi być kibelek. Jest i tutaj. Tutaj co mamy? O, tu było dla pani. Ale pani nie miały toalety. No cóż. O, telefony alarmowe już z tych nowożytniejszych czasów. Klucze, czyli jeżeli będziemy chodzić, na przykład okaże się, że coś jest zamknięte, to możemy wyjść jak biały człowiek, na przykład do kuchni. A w sumie pora obiadowa, więc kuchnię zawsze warto odwiedzić. Garaże, pralnia, rozdzielnia, garaż i wzory przepustek obowiązujących TPS-a. A co ma TPS-a do Rokady? No wiele. Po wyłączeniu tego systemu, ale po upadku minionego systemu, ten cały system został sprzedany właśnie Telekomunikacji Polskiej, później do Orange, dlatego właśnie te wszystkie znaki Telekomunikacji Polskiej będziemy raczej nieraz jeszcze natrafiać. Powoli słyszę chłopaków jeszcze na dole, więc przejdę górę na szybko i za chwilę dołączę do nich. No właśnie, kierunek dół, ale to za chwilę. Powiem wam, że śmierdzi tutaj, ale śmierdzi tutaj brudną wodą, tylko niestety... Ale fekaliami. Tu już nie będę wchodził. To wszystko czarne, co widzicie na dole, to jest woda. Tutaj jest to samo. Tu możemy chyba przejść po tej kładce. O! Tu już jest troszeczkę płyciej i ogromne pomieszczenie. Zobaczcie, tam daleko w tle widać takie wywiewy. To są włazy do wyrównywania ciśnienia, czyli całe to pomieszczenie było hermetyczne. W ogóle cały stron Rokada był hermetyczny. Zobaczcie, jeszcze system wentylacji, a tutaj były prawdopodobnie przeciwpożarowe sprzęty. Patrzcie, jaka była seria. Wczesne 90. Wczesne 90, a tutaj co my mamy? Kolejna księga inwentarzowa. Pomieszczenie w masakrycznie złym stanie, ale... Zobaczcie, ile to dokumentów jest. Jeszcze jakiś kalendarz możemy zobaczyć, kiedy
ktoś przebywał ostatnio. Są miesiące, roku nie ma niestety. Szafki poniszczone i straszny grzyb na ścianach. Zobaczcie. Okablowanie spada ze ścian. Jakby się zrobiło naprawdę mega głęboko, to robię cyk. Musisz jeszcze zdjąć. Nie no, tam wiesz, zdjąć to jedno, co nie, ale mogę sobie śmigać w płytki. To akurat jest bardzo fajne, powiem ci szczerze. A wiesz co, ja zauważyłem na przykład swoich, bo ja nie mam czegoś takiego, ale zobaczcie tutaj, rozpinam sobie wentylację. Łukasz ten kom poszedł na górę, co nie? Aha. A tak naprawdę my się znajdujemy w najważniejszej części kompleksu. W ogóle słuchajcie, co to jest ta rokada? A no już wam tłumaczmy. Wyobraźcie sobie, że podczas każdej wojny najważniejsza jest komunikacja, aby wiedzieć co, gdzie, w jakim miejscu się dzieje i co zrobić. Podczas zimnej wojny, tak jak było, największym zagrożeniem tak naprawdę był atak nuklearny, bomby atomowej, więc ta komunikacja odgrywała naprawdę ważną rolę. I teraz wyobraźcie sobie, że taka bomba wybucha, a wojsko nie ma ze sobą komunikacji. Więc jak na co wpada blok wschodni? Budują coś takiego jak system łączności rokada. Zakopują kable w ziemi na głębokości metra czy powyżej. Łączą takie właśnie punkty jak ten, co dzisiaj jesteśmy, z innymi punktami. I na przykład Berlin ma kontakt z Moskwą, z Poznaniem, z Warszawą, mimo to, że wszędzie na zewnątrz no jest taka przysłowiowa pustynia atomowa. Zgadza się. Każde z tych większych miast w Polsce i nie tylko, tak jak mówiliśmy, z bloku wschodniego, miało właśnie takie pomieszczenie, które służyło do komunikacji, telekomunikacji. Znaczy, to jest jedna z większych centra, ale już was nie zanudzamy. Chodźmy dalej. Kuchen? Kitchen? Kuchenka. Właściwie to, co z niej zostało. Patrzcie, nawet talerze się ostały. Tylko podejrzewam, że ostatni raz posiłek ktoś z tych talerzy jadł przed moim urodzeniem. 2004 rok, zobacz, jeszcze funkcjonuje. Majątek, ale przeciwpożarowy. A, no to też jest gaśnica i system przeciwpożarowy. 2006, bo rokada chyba przestała 10 lat temu funkcjonować, mniej więcej? Tego ci nie powiem, wiesz? Jakoś tak. Co tutaj mamy? Ej, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Jak będziemy chodzić, patrzcie pod nogi, bo będą dziury na kable. I żeby ktoś tam nie wpadł, co nie? Bo wtedy wpadnie po pas. No i dobra. Jedyna ścieżka, czyli na dół. I po raz pierwszy od dawna sprawdza się to, co Kuba zawsze powtarza, że w piwnicach jest najciekawiej i w tym wypadku jak najbardziej się z nim mogę zgodzić, ponieważ tam na dole właśnie skrywają się te wszystkie tajemnice całego tego kompleksu. Normalna sprawa, tak? Nie jest okno. Z tyłu, jak widzicie, jest metalowa grudź, ponieważ tam był wywiecznik w górę, ale w razie co mogli się zamknąć takimi szczelnymi metalowymi włazami i już byli w środku hermetyczni. Bezpiecznie. Oczywiście wiecie, to bezpieczeństwo to było takie względne, że tak powiem, bo jakby chcieli, to i tak by nie zrzucili na ciebie bombkę i to, że jesteś, to nie wiem, 4-5 metrów pod ziemią niewiele by znaczyło, ale musieliby znać twoją pozycję. I to było bardzo ważne, bo to z góry kompletnie nie wygląda jak jednostka wojskowa. Zobaczcie tutaj. Sądzę, że to ktoś sobie zrobił dla beki. No masz trzy takie wystające pałąki pod napięciem. Ktoś po prostu to podstawił. Tutaj tablica z bezpiecznikami i oświetlenie. Lewa środek, gwiazda naprzeciw szatni. Powiem wam, że teraz do mnie doszło, że trochę by była kicha, gdyby tu był prąd. Bo by nas tutaj nieźle popieściło, a to jest to, o czym mówiłem. Ja staram się to przepchnąć nogą. Dla przyszłych eksploratorów, jakbyście tutaj byli, to uważajcie. Zobaczcie, tutaj jest o wiele, wiele głębiej. Nie wiem, czy to jest... No jeszcze na tym się odważę stanąć. Ale trzeba to uważać. Co my tu mamy? Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru. Tu były klucze podeszone. GPZ, KZAKS 2000, szafa 3 drzwiowa. Widzicie, macie... Pełen wypas kluczy, że tak powiem. A tutaj... Tu znowu już się spalenie wzbrojone. O, mamy jakąś sala transmisyjna. Obczajcie to. O, to jakieś światełko.
co mamy tutaj? Telsap jest... Jest jakiś płomień, więc może... Co tu mamy? Budynek pomocniczy, garaże. No to też jakiś chyba... Od kontroli światła, a to... Plan... Co my tu mamy napisane? Plan sygnalizacji alarmowej, aha. Podziemie, parter, korytarz, siłownia, magazyn, centrala, sala aparatowa, kablownia. Klucz, który wygląda trochę jakby coś wymagało naprawy, a tutaj... No nie wiem, oho. Tryb nocny. Tutaj właśnie była sala transmisyjna, mimo to, że jest ciemno i o mnie za bardzo widać. Najważniejsze miejsce tak naprawdę całego kompleksu, bo właśnie tutaj stały takie specjalne radiofonie, że tak to nazwę, i odbywało się przełączanie tych wszystkich kabelków i zapewnienie komunikacji różnych jednostek między sobą. Spotkaliśmy takiego jednego pana na zewnątrz i powiedział nam, nie chcę przekłamać dokładnie liczby, ale że jedne kable potrafiły puścić 1600 rozmów chyba, czy 1700 rozmów telekomunikacyjnych w jednym momencie, a po wymianie na nowe centrale czy nowe kable, bo to były takie grube kable, troszeczkę wyglądały jak od anteny, już ta liczba się prawie podwajała. Chyba że się puściło sygnał telewizyjny, to wtedy liczba połączeń spadała do 300. No teraz wszystkich wygryzł światłowód, ale kiedyś tak było. Sali teletransmisyjnej. W sercu całej rokady, tutaj akurat. Jak pompki bym robił. Przeszedłem przez te wentylatory, jeszcze lekko oślepiony. Pierwsze co znalazłem to... Ale butów. Tych butów akurat nie da się kupić w sklepie. Znaczy na pewno w jakimś kiedyś się dało. Ale ten krój już nie jest modny od 30 lat. Oczywiście izolacje ze wszystkich już są powyciągane. Przewody, miedziocha, jak to zawsze, bo najdroższe. Więc oczywiście złomiarze już mieli co cenniejsze rzeczy, no ale dalej jak widzę, myślałem, że gdzieś dojdę. Zobaczcie, że tam nie ma przejścia. No dobra, gdy się cofam. Tam u góry jest wentylator. Tu jest nie wody. Tak. Próg. Co my tu mamy? A. Ty, ale czekaj, co to jest? Tak, to było ze szkła? Nie, to było ze sklejki. Zobacz, to nie jest metalowe. To jest sklejka? To jest jakieś tworzywo, to nie jest drewno. To jest jakiś plastik, coś takiego. Ale dziwne to, nie? W porównaniu do innych, to wszystkie były wykonane z metalu, prawda? A te są z jakiejś takiej... Jakiegoś tworzywa. To jest jakieś tworzywo takiego. No, no, o, oka. Rodzaj napędu. Elektromot. Łódź. Elektromot. Elektromot? Dobrze mam te nakolniki na spodniach. On spłucał kolano zaraz. Niby mały, niby cieszy, ale spoko. A to się dalej ciągnie. I tu nie jest mokro. A tu jest drabina. To jest drabina do wolności. No to idę, a to lecę. No, żebym się wybrał. No, to się wybrałem. Widzieliście magię? Łukasz wchodził tam, wychodzi tu. A co tutaj jest? Wyjście awaryjne? Tak. O, bez kitu, ale zamknięte. A tutaj zobaczcie, jest wyrzut powietrza. W tym miejscu i tam jest jeszcze jeden wyrzut powietrza, no i taki grzybek, co już znacie z naszych filmów i ze swoich blokowisk pewnie. Tak jak wam wcześniej wspominałem, dzisiaj testujemy ciuchy Revolution Race, ale wspominałem wam też, że będziemy dla was mieli pewną niespodziankę w postaci zniżki. Teraz jest Black Friday u nich na stronie, bo sprzedają tylko one, dzięki temu te ciuchy są tańsze. Mają 40% zniżki, ale wpisując ten kod, specjalnie urbexowy dla was, drodzy widzowie, macie plus 10% zniżki, czyli de facto macie 50%. Spieszcie się, żeby wam nie wykupili.
Tutaj instrukcja ewakuacji z budynku. Na szczęście to wszystko już nie jest pod prądem, bo chyba gdyby było, to by niewiele ze mnie zostało w związku z tą wodą, która tutaj jest wszechobecna. Zobaczcie, jaki silnik. Właśnie przed samym wejściem tutaj porozmawialiśmy z człowiekiem, który pracował przez całe życie właśnie w tym obiekcie. Od 76 praktycznie, jak miał tutaj praktyki, nam opowiadał. I opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy, mianowicie to, że przechwytywali sygnały jeszcze przed tym, jak one doszły do Warszawy, do pana Jaruzelskiego albo Kiszczaka, więc on już wcześniej wiedział, co się tutaj może dziać. Magdeburg? Niemiecki. No właśnie o to chodziło. NRD i zobacz datę produkcji. 71. No, a kompleks był gotowy w 76. Czyli od momentu, jak zaczęli to budować, wszystko to ten silnik już tutaj stał. Znaczy wiesz, może to być to, że on już był gotowy w 71, a został przywieziony później. A, też możliwe. No i sądzę, że on by był po prostu stworzony w 71. W sumie rację na to nie padło. Pytanie mam, czemu się odsunęliście z kamerami? Wiesz co, kurtkę masz przeciwwodoodporną, spodnie masz wodoodporne, ale kamerę... Nie, ale spodnie mam. Ja mam przeciwwodoodporną akurat kurtkę. Dlatego najbliżej stoisz. Bo stary, ty. Mówiłem ci, że to jest po kolana. Ty, ale one są... Ja nie czuję wody. Naprawdę? Dopiero teraz woda mi wpływa... Od dołu. Od dołu. A może gdyby to zapiąć? Zobacz, że mam obciśnięte nogi jak wodera. No zgadza się, jakbyś miał wodera. No. Ale mistrzostwo świata. Czyli jakbyście kiedyś wpadli do jakiegoś stału w tych spodniach, to nic się wam nie stanie. Ty, no nie jest tak zimno bardzo. Ty, to ja może wsadzę rękę, poczekaj. Ty, w ogóle mi się jak tak nic nie wlewa. Ty, magia. Ja w to nie wierzyłem. Mistrzostwo i zobacz. Czymś takim to można śmigać nawet w mega deszczu i nic. Robisz tak. O. Teraz patrz. Cyk. Bo się uziemił, chłop. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonej krokadzie. Był to jeden z najtajniejszych projektów Układu Warszawskiego związanego z komunikacją. Za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji i dzwoneczku. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.